Orędzia Matki Bożej, Róży Mistycznej, Królowej Pokoju do Eduardo Ferreiry, 12 października 2023 roku, São José dos Pinhais, Brazylia. Moje dzieci, pokój, dziś wzywam Was do modlitwy o pokój. Świat pogrążony jest w ciemności, a pokój jest zagrożony. Trzeba modlić się sercem. Ludzie coraz bardziej oddalają się od Boga, pragnąc własnej zagłady. Wy, moje dzieci, potrzebujecie zażyłości z Bogiem poprzez modlitwę. Szukajcie Boga poprzez modlitwę. Szukajcie Boga, póki jeszcze możecie. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Błogosławię Was miłością. 13 października 2023 roku, São José dos Pinhais, Brazylia. Drogie dzieci, pokój, w tym dniu wzywam Was do otwarcia serc na moją matczyną miłość. Moje dzieci, nie traćcie ducha, nie przestawajcie się modlić bez względu na to, jak wielkie są Wasze trudności. Miejcie ciche i pokorne serce. Widzę, że wielu woła o sprawiedliwość, ale jako matka mówię Wam, bądźcie miłosierni, żyjcie orędziami, które Wam przekazuję z taką miłością. Jestem mistyczną różą, królową pokoju. Błogosławię Was miłością. Matka Boża do Eduardo Ferreiry, 12 listopada 2023 roku. Pokój, moje dzieci, jeszcze raz wzywam Was do modlitwy za Wasze rodziny. Drogie dzieci, pokładajcie we mnie swą miłość i ufność. Moje dzieci, jestem tutaj i chcę Wam pomóc. Zaufajcie swojej matce, Róży Mistycznej, Królowej Pokoju. Jestem tu po to, aby rozdawać łaski najpotrzebniejsze dla duszy każdego człowieka, ale Wy prosicie mnie właśnie o to, co jest dla Was najbardziej pożyteczne, czyli najczęściej o rzeczy materialne i nieistotne. Jestem tu, aby Wam pomóc. Ja, Wasza Matka, radzę Wam prosić o dar miłości. Dzięki temu darowi otrzymacie łaskę przebaczenia i miłości. Drogie dzieci, nie zapominajcie, jeśli będziecie wierni moim orędziom, zbliżycie się do mojego serca. Pragnę być stróżem waszych serc i waszych rodzin. Z miłością was błogosławię.